Witam was wszystkich serdecznie w 132 odcinku Przeglądu Newsów. Zaczynamy! Rockstar na Twitterze, e, znaczy się na X-ie, opublikował post, w którym mowa jest m.in. o tym, że na początku grudnia twórcy pokażą pierwszy materiał z GTA 6, a z innych mniej ważnych rzeczy to Rockstar także w grudniu obchodzi 25-lecie swojego powstania. Film The Marvels trzecią najgorzej ocenianą superbohaterską produkcją meku. Krytycy filmowi żyli w recenzjach najnowsze dzieło Marvela czyżby nadludzie przebrani w ciasne lateksowe ciuszki przejedli i znudzili się widzom? czy może najzwyczajniej film jest wyjątkowo słaby tego możecie się dowiedzieć wybierając się do kina premiera już 10 listopada zostańmy jeszcze przy filmach sami swój początek otrzymało teaser i konkretną datę premiery która odbędzie się 16 lutego z oceną się wstrzymam i poczekam do premiery ale internetowa społeczność dość chłodno przyjęła 30 sekundowe materiał wideo Kolejne gry Warner Bros. będą nastawione na wielopoziomowe formy monetyzacji. Czyli możemy spodziewać się niedokończonych produkcji za ponad 350 zł na premierę, które będą wspierane latami. Czyli dostaną pierdylion dodatkowych rzeczy do kupienia za prawdziwe pieniądze, które powinny znaleźć się już w finalnym produkcie za ponad 300. stówki. Te rewelacje korporacja ogłosiła na spotkaniu z inwestorami. Ci pierwsi już zacierają ręce na myśl na potencjalne wyższe zyski, a gracze płacą i płaczą nad smutnym losem branży gier wideo. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje i opinie na temat gry Niezwyciężony, produkcji na podstawie książki Stanisława Lema o tym samym tytule. I wszystko na to wskazuje, że twórcy stanęli na wysokości zadania i tytuł ten jest godnym hołdem twórczości autora powieści fikcji naukowej. A ja zanim zagam w ten tytuł, chcę przesłuchać audiobooka, aby mieć porównanie gry z twórczością pisarza. Zostało mi już niecałe 3 godziny z 7, a więc powoli kończę i zabiorę się później za grę. Następny news jest kolejnym dowodem na chciwość dużych korporacji. Niektórzy użytkownicy Face'a otrzymali komunikat z aplikacji o możliwości wykupienia wersji bez reklam. O tej opcji już usłyszeliśmy jakiś czas temu, ale cukierek nie podał oficjalnie, ile będzie żądał za tę przyjemność. I już wiem, dlaczego tak długo zwlekał z tym, bo kwota zwala z nóg. Abonament został wyceniony już od 59,99 zł za miesiąc. Słowo kluczowe to od, bo to nieustateczna suma, którą użytkownik będzie musiał zapłacić, jak będzie chciał skorzystać ze wszystkich możliwości Facebooka. I teraz jest jedno pytanie: ile nawalą reklam i czy da się jeszcze spokojnie korzystać z Face'a, i czy będzie trzeba oglądać co chwila jakieś durne reklamy? Druga sprawa, jakie funkcje portalu trafią do płatnej wersji, bo na bank takie trafią. Chyba czas szukać jakiejś innej alternatywy dla Facebooka. I to mało optymistyczną informacją kończę ten przegląd newsów. Narka.